Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Tulip Tech to firma, która zajmuje się recyklingiem pozostałości po systemach energii odnawialnej. Jak to mówimy, domykamy obieg surowców w tychże właśnie systemach. Pracujemy przede wszystkim z panelami fotowoltaicznymi, ale zajmujemy się też rozwijaniem technologii dotyczących recyklingu łopat turbin wiatrowych, czyli takich dwóch najbardziej popularnych systemów, rodzajów systemów energii odnawialnej. Utylizacja to też nie jest do końca dobre słowo, bo ono się kojarzy przede wszystkim z czymś wyrzuceniem, no po prostu oddaniem na wysypisko. To nie do końca to. Zagospodarowaniem już bardziej, tu chodzi o recycling. To nie jest temat nowy. To jest temat, który w głowach naukowców pojawił się 15 lat temu, myślę, że dobre 15 lat temu, tak jak analizujemy publikacje, które znaleźliśmy. My tym tematem zajęliśmy się prawie 2 lata temu. On wtedy zaczął rodzić się w naszych głowach, w głowach założycieli. Ja do spółki dołączyłem na bardzo wczesnym etapie, czyli około 1,5 roku temu. I jeśli Pan mówi o rynku polskim, no to faktycznie ten rynek, jeśli chodzi o aktualną utylizację, recycling, nie jest duży. Ale trzeba pamiętać, że nie jesteśmy pionierami w dziedzinie energetyki odnawialnej, więc ten rynek istnieje od dawna w krajach Europy Zachodniej. Mamy tu mowę przede wszystkim o Niemczech, gdzie 20 lat temu duże farmy wiatrowe już były budowane. One się już zestarzały i Hiszpania też jest ciekawym rynkiem. Także tak, to znaczy obie technologie, zarazem panele fotowoltaika generalnie, jak i turbiny wiatrowe, to są systemy, które w tej chwili już wymagają recyklingu, przetworzenia, przede wszystkim w Europie Zachodniej, również w Stanach. I to nie jest tylko kwestia tego, że one się zużyły. To, że się zużyły, sprawia, że będzie ich rzeczywiście dużo w pewnym momencie. Mamy na ten temat takie ładne analizy z wykresami pokazujące, jak dużo tych odpadów będzie przybywać. Te odpady są również teraz, gdyż te urządzenia ulegają usterkom, uszkodzeniom. Mamy huragany, zmiany klimatyczne, które sprawiają, że coraz więcej paneli spada z dachów. Coraz więcej paneli jest zainstalowanych, więc jest większa szansa, że trafi się, będzie ich więcej, że gdzieś spadną, ulegną uszkodzeniu, trzeba będzie je wymienić. W końcu ten boom na instalacje to tak naprawdę jest w tej chwili, w Polsce przynajmniej, główne źródło paneli, którymi trzeba coś zrobić. Panele są kruche, one się uszkadzają podczas transportu, podczas montażu. Nie można ich wyrzucić na śmieci. To jest urządzenie elektryczne, przepisy na to nie pozwalają. Najlepiej to oddać firmie takiej jak my. Panel jest zbudowany z krzemu szkła, aluminium, które tworzy ramki. Jest tam trochę polimerów, które stanowią pewien dodatkowy problem. Jest też miedź, jest nawet srebro. To chyba wszystko, co istotne w panelach, które dominują. Oczywiście znamy ideę perowskitów, które pojawiają się niby też na polskim rynku. To jest technologia jeszcze opracowywana, ale zanim coś w tym stylu wejdzie do masowej produkcji, to jeszcze trochę potrwa. W tej chwili praktycznie wszystkie panele są zbudowane. To są tak zwane panele pierwszej, drugiej, może nawet trzeciej generacji z tych surowców, o których powiedziałem. One są ze sobą ładnie połączone, tak żeby urządzenie działało. Te surowce jesteśmy w stanie odseparować od siebie i dostarczyć je z powrotem do przemysłu właśnie w czystej postaci. W postaci, która nadaje się do następnego użycia, niekoniecznie do budowy kolejnych paneli, chociaż też, ale do wszelkiego rodzaju branż przemysłowych, bo przecież mówimy o, tak jak mówiłem, aluminium, miedź. To są normalnie powszechnie stosowane surowce, często występujące w stopach, które można spokojnie używać w bardzo, bardzo wielu dziedzinach przemysłu. I odpowiadając na drugą część pytania, jeśli chodzi o rynek, to wywodzimy się z Polski. Współpracujemy z AGH-em, współpracujemy też z Uczelnią Techniczną w Ostrawie. Także tu mamy kontakty, tutaj też rozwijamy technologię. Oczywiście patrząc na skalę tego, co trzeba przetworzyć w tej chwili, co będzie nawet trzeba przetworzyć za 10 lat w Polsce, to nie jest tego bardzo dużo. Oczywiście te ilości odpadów będą znacząco rosły. Natomiast jeżeli tylko popatrzymy sobie na zachodnie rynki, na Europę, czyli te Niemcy, Hiszpania, tam są jeszcze Włochy, Francja oraz na Stany Zjednoczone, bo o tym nie wspomniałem, to jest dla nas bardzo interesujący rynek, to są ogromne ilości odpadów, z którymi
Ja bym powiedział, że obecni gracze, którzy zajmują się odpadami, nie poradzą sobie. Nie dość, że potrzebują mieć technologię, dobrą technologię, na przykład taką jak my, to tam po prostu jest obszar, do którego trzeba będzie wkroczyć dosyć szybko i dynamicznie i rozwijać działalność. Także w naszych planach jest budowa zakładów przemysłowych również w krajach Europy Zachodniej. W kolejnych latach zaczynamy w Polsce, rozwijamy się przede wszystkim na Zachodzie. Jesteśmy w trakcie organizacji naszego pierwszego zakładu w Polsce. To jest zakład na 1000 ton odpadów paneli rocznie. Ja w tej chwili mówię przede wszystkim o panelach, a nie łopatach turbin wiatrowych, gdyż tamten temat mamy mniej przebadany. Tamta nasza technologia nie jest jeszcze w pełni policzona. Nie umiemy tego. Potrzebujemy czasu, żeby dopracować wszystkie szczegóły technologiczne oraz ekonomicznie to wyliczyć. Dlatego nasz rozwój w tej chwili planujemy przede wszystkim w zakresie biznesowy rozwój, w zakresie technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych. Otwieramy pierwszy zakład. To trwa. Trwa ze względu na pozwolenia, trwa ze względu na czas zamawiania maszyn, które są potrzebne. Tutaj mówimy mniej więcej o 9 miesiącach od momentu, kiedy złoży się zamówienie na maszyny, do momentu, kiedy one wjeżdżają do zakładu. Jeszcze trzeba je następnie uruchomić, zoptymalizować, to też będzie po naszej stronie. Dalsza część pytania. Co potrzebujemy? No niestety, jak wszyscy, potrzebujemy dodatkowych środków. Potrzebujemy finansów, które pozwolą nam rozwinąć się przede wszystkim na te rynki zagraniczne. To znaczy, nasze założenie jest takie, że środki, które chcemy teraz pozyskać, i to jest jeden z powodów, dla którego pojawiliśmy się na tej konferencji, mają nam posłużyć do finalizacji budowy naszego zakładu w wersji najciekawszej, a następnie, aby ten zakład stanowił świetny wzór, którym będziemy mogli pokazywać, by duplikować go w krajach zachodnich. To będzie coś, co będziemy mogli pokazać i zreplikować, tylko już w większej skali. Tutaj nie jest to już w tej chwili żadną tajemnicą, ale chcemy, by zakłady budowane w Europie były 5 albo 10-krotnie większe niż ten nasz. I ten nasz tak naprawdę mamy w planach pozostawić przez kolejne wiele lat, w sensie pozostawić, użytkować w takiej skali, jakiej go zbudujemy od początku. Chyba, że się okaże, że korzystnie będzie przywozić tam panele z krajów ościennych. Natomiast w praktyce chcemy otwierać następnie kolejne zakłady. Tutaj mówimy nawet o planie 14 otwieranych zakładów chyba do 2030 roku na terenie głównie Unii Europejskiej Zachodniej, tak zwanej Starej Unii oraz Stanów Zjednoczonych. I to byłyby zakłady po 5-10 tysięcy ton mocy przelewowej rocznie. Dlaczego w ogóle w tej chwili warto? Ponieważ jest to rynek, który dopiero będzie się rozwijał. Jeżeli popatrzeć na prognozy ilości odpadów, które pojawią się oraz to, kto w tej chwili zajmuje się recyklingiem takich odpadów, bo to jest obowiązek. My w tej chwili mamy w Polsce też firmę, która przyjmuje tego typu panele jako elektrykę, którą trzeba przetworzyć. Robi trochę co innego niż my. Więc to jest rynek, który się dopiero będzie rozwijał. Wiadomo, im wcześniej wkraczamy na taki rynek, tym większe pole do rozwoju, tym większe potencjalne wzrosty, zyski, to wszystko, co lubimy. Jakie chcemy formy inwestowania przyjąć? Tutaj jesteśmy dosyć, można powiedzieć, tradycjonalistami. Chcemy uniknąć tych koncepcji związanych z tokenizacją. Znaczy, jest to dla nas interesujące, ale w moim przekonaniu, nie jest to do końca to, czego na przykład polscy inwestorzy by chcieli. Nie chcemy wchodzić w rynek kryptowalut, ponieważ to jest trochę trudna sprawa. To jest coś takiego, chcielibyśmy to zrobić bardziej tradycyjnie. Nie wiem, czy ta informacja tutaj do widzów dotarła, ale my już przeprowadziliśmy pewną rundę finansowania. Mianowicie w ubiegłym roku pod koniec robiliśmy zbiórkę publiczną i następnie w styczniu wyemitowaliśmy akcje, zbierając w ten sposób około 1,6 miliona złotych. Te środki pozwoliły nam na kontynuację badań, na rozwój technologii śmigłobeton, my to nazywamy, czyli recycling łopat turbin wiatrowych, i częściowo pozwoliłyby na otwarcie zakładu. Natomiast my chcemy go otworzyć w takiej trochę lepszej skali i dlatego potrzebujemy trochę więcej funduszy, niestety. Oraz te fundusze nam są potrzebne właśnie na to, żeby już teraz zacząć działania we wkraczaniu na rynki zachodnie, aby tam również zaczynać jako jedni z pierwszych. Jakie mamy formy inwestowania? Przede wszystkim akcje. Prawdopodobnie w momencie, kiedy uzyskamy inwestora, odbędzie się to poprzez emisję akcji, które chcielibyśmy docelowo wprowadzić do rynek, tutaj mówimy przede wszystkim o New Connectie. To jest też nasze zobowiązanie. My podczas prowadzenia emisji i zbiórki publicznej w ubiegłym roku
zobowiązaliśmy się, że wkroczymy na ten New Connect. Data wkroczenia ustalamy, to znaczy mamy takie, jakie mamy aktualnie sytuacje na rynku światowe, global, polityczne również, ekonomiczne, co sprawia, że w naszym przekonaniu nie jest to najlepszy moment, szczególnie z punktu widzenia naszych inwestorów, aby wchodzić na giełdę, gdyż no, trzeba się wykazać trochę jeszcze innymi rzeczami i idealnie by było, gdybyśmy weszli tam w momencie, kiedy mamy szansę na jakąś hossę. Także na to trzeba jeszcze będzie poczekać, natomiast docelowo dla tych inwestorów sprzedaż naszych akcji na giełdzie jest jednym z takich, szczególnie tych drobniejszych inwestorów, którzy już weszli w naszą firmę, jest takim punktem wyjścia. Natomiast również rozważamy, że za ileś lat, gdy biznes będzie już dosyć dojrzały, prawdopodobnie wejdziemy we współpracę z jakimś tak zwanym inwestorem branżowym, trochę większym, który będzie dysponował bardzo dużymi funduszami. I to też może być strategia wyjścia z punktu widzenia inwestorów takich bardziej strategicznych, którzy by teraz wchodzili w naszą spółkę. Partnerem programu była spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.